Niewątpliwie radość naszych mieszkańców jest wielka, tym bardziej, że w zasadzie trzy projekty złożone w pewnym stopniu ich beneficjentami będą mieszkańcy Pawianic. Tramwaj w sposób oczywisty, ale i również rower miejski, którego 14 stacji będzie zlokalizowane na terenie miasta Pawianice, ale i również autobusy ekologiczne dla Łasku. Przypomnijmy, że u nas jest linia D obsługiwana przez przedsiębiorstwo w Łasku, w związku z tym będziemy mieli okazję korzystać z dobrodziejstw wszystkich trzech projektów tutaj w Pawianicach. No, dla nas zdecydowanie najważniejszym, kluczowym był projekt tramwajowy. To nie tylko sama linia tramwajowa, to nie tylko zupełnie nowe torowisko z wybuchającymi podkładami, które będą zabezpieczały przed dryganiami, to nie tylko nowe słupy oświetleniowo-trakcyjne, nie tylko nowa trakcja, nowe zasilanie dostarczane przez podstację, ale to również zupełnie nowe oblicze centrum miasta, zupełnie nowy układ komunikacyjny, 1,5-kilometrowa pełnowymiarowa ścieżka rowerowa, nowe perony, jak i również nowa elektronika, która będzie mieszkańcom korzystających z transportu publicznego w bardzo dużym stopniu ułatwiała możliwość poruszania się nie tylko po granicach, ale i również po Ksawerowie i umożliwi miast bezpiecznie dojść. Dziś zaczynamy długi proces, bo zakończenie inwestycyjne planujemy na 2020. Więc bardzo długi proces pożegnania się z naszymi popękanymi torami, z naszymi kawałkami asfaltu na torowisku, z naszymi pochylonymi słupami trakcyjnymi, z naszą kostką na ulicy Zamkowej i z tymi wszystkimi niedogodnościami, z którymi mieliśmy okazję przez kilkanaście lat się borykać. Walka o tramwaj dla Pabianic, ale również dla wszystkich gmin podmiejskich rozpoczęła się na dobre kilka lat temu. To wtedy zawiązane zostało stowarzyszenie i ufni w nową ustawę metropolitalną, która została przyjęta przez pana prezydenta. Czekaliśmy na jej sfinalizowanie, czyli na akty wykonawcze, które rząd powinien przedstawić i wdrożyć. W grudniu ubiegłego roku nasza nadzieja topniała bardzo silnie i wtedy zdecydowaliśmy wspólnie z naszym partnerem, czyli z wójtem gminy Ksawerów, przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.